Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak poprawnie należy wykonać test Kolmogorowa na zgodność z rozkładem równomiernym. W każdym teście statystycznym, tak jak i w tym, będziemy musieli na początek określić, jakie mamy hipotezy testu. Hipoteza zerowa brzmi: rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem równomiernym. W hipotezie alternatywnej zaś zapiszemy, że rozkład empiryczny jest niezgodny z rozkładem równomiernym. Żeby zweryfikować, która z tych dwóch hipotez jest bardziej poprawna w przypadku naszych danych empirycznych, my będziemy musieli wykonać test Kolmogorowa, który będzie polegał na tym, żeby powiedzmy porównać ze sobą dystrybuantę empiryczną z dystrybuantą teoretyczną. I zaczynamy od tego, że jeżeli to są dane w postaci szeregu rozdzielczego punktowego i tu są wartości, jakie wystąpiły, a tu jak często one występowały, musimy zobaczyć, że mamy na pewno 5 ewentualnych wariantów, które mają następujące wartości i musimy uzyskać dystrybuantę empiryczną. Uzyskamy ją poprzez na początek skumulowanie tych indywidualnych liczebności, czyli pierwsza wartość jest taka sama jak powiedzmy pierwsza wartość indywidualna, a kolejna wartość już skumulowana to poprzednia skumulowana plus bieżąca pojedyncza liczebność. Jeżeli to przesuniemy do ostatniej wartości, to tutaj te 24 musi się równać tej wartości też 24, bo tyle mamy łącznie obserwacji. Żeby określić tak zwaną dystrybuantę empiryczną, każdą z wartości skumulowanych trzeba podzielić przez sumę wszystkich analizowanych wartości, czyli 2 podzielimy przez 24, 4 przez 24, 6 przez 24 i tak dalej. Tu mamy te liczebności zapisane. Jest to tak zwana dystrybuanta empiryczna, czyli prawdopodobieństwo skumulowane, że nie przekroczymy jakiegoś konkretnego wyniku. Żeby powiedzmy wykonać ten test Kolmogorowa, musimy mieć nie tylko dystrybuantę empiryczną, ale też dystrybuantę rozkładu teoretycznego. U nas rozkładem teoretycznym jest rozkład równomierny i żeby mieć tą dystrybuantę teoretyczną, musimy najpierw określić prawdopodobieństwo takie punktowe, indywidualne. I jeżeli mówimy o rozkładzie równomiernym, oznacza to, że jeżeli mamy 5 liczb i one mają następujące wartości, to szanse na wystąpienie każdej z nich muszą być takie same, czyli zgodnie z nazwą równomierne prawdopodobieństwo, czyli za każdym razem liczymy, że prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z wartości jest tak i takie samo. Mamy 5 wartości, więc szanse to 1 przez 5. Suma wszystkich prawdopodobieństw teoretycznych powinna nam zbiegać do jedynki, a dystrybuanta rozkładu teoretycznego jest liczona analogicznie jak dystrybuanta tego rozkładu, powiedzmy, empirycznego. I jak już mamy te prawdopodobieństwa indywidualne, to wystarczy zapisać, że pierwsze prawdopodobieństwo jest takie samo jak to, a kolejne to można zapisać, że to jest poprzedni wynik plus kolejne 0,2, czyli 1/5. I tak narastająco uzyskujemy wartość równą 1. I teraz będziemy ze sobą porównywać wartości dystrybuanty empirycznej z wartościami dystrybuanty tutaj teoretycznej. I dokładnie będziemy dla 5 wierszy liczyć różnicę między tą a tą kolumną. Czyli faktycznie w tym miejscu zapiszę różnicę między wartością empiryczną a teoretyczną dystrybuantę. Ta różnica jest tutaj zapisana. Przeciągam formułkę w dół i w kolejnym wierszu, czy w kolejnej kolumnie, liczymy wartość bezwzględną z tych wyników. Czyli tutaj każda z wartości może być wpisana jako równa się moduł kropka liczby i w nawiasie podajemy, z jakiej to jest liczby. Ja jakiś czas temu skorzystałam z formułki takiej warunkowej, że jeżeli ten wynik jest ujemny, wtedy zapisz ten wynik, ale przemnożony razy minus 1, żeby był dodatni, a w przeciwnym wypadku, czyli jeśli jest jednak dodatnie lub zerowe, to zapisz tą liczbę. To jest po prostu definicja
wartości bezwzględnej. Jakimkolwiek sposobem, ale uzyskajmy te wyniki. Nas interesuje najwyższa możliwa wartość z tych różnic. Będzie to niezbędny element do tego testu Kolmogorowa. Wiemy, że u nas liczebność, ile było, jak duża była próba, wynosiła 24 i parametr lambda liczony zgodnie z tym wzorem to jest ta największa różnica razy pierwiastek z 24, czyli z tej naszej liczebności. Ten parametr lambda będzie u nas stanowił statystykę testu i ten wynik będzie trzeba porównać do wartości krytycznej z tego rozkładu Kolmogorowa, do krytycznej lambdy, żeby stwierdzić, czy są podstawy, a może nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeżeli mamy ten parametr lambda i chcemy mieć wartość krytyczną, to musimy wiedzieć, przy jakim poziomie wykonujemy ten test, jaki poziom istotności w tym teście zakładamy. Jeżeli zakładamy nasze standardowe 0,05, to wartość dystrybuanty w rozkładzie Kolmogorowa wynosi 1 minus alfa, czyli 0,95 w tym przypadku. I w tych tablicach, które umieściłam poniżej w tym arkuszu, szukamy wartości dystrybuanty rozkładu Kolmogorowa, kiedy ona osiągnie wartość 0,95 najbliżej. Ten wynik jest najbliżej 0,95, a więc poszukiwaną przeze mnie wartością krytyczną jest 1,36. To jest wartość krytyczna. I teraz już bezpośrednio porównujemy statystykę testu, czyli parametr lambda, z wartością krytyczną lambda, czyli w ogóle z wartością krytyczną. I jeżeli statystyka testu w tym teście przekracza znalezioną wartość krytyczną, to byśmy powiedzieli, że istniałyby podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, a więc bardziej poprawna byłaby odpowiedź, że rozkład empiryczny jest niezgodny z rozkładem równomiernym. Jednak w naszym przypadku tutaj statystyka testu jest niższa od wartości krytycznej, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówi o tym, że rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem równomiernym przy poziomie istotności 0,05.